Strasznie wczoraj zachlałem. Jadłem kebaby z mięsem do 5 rano. Film mi się urwał, jak siedziałem w furze. Teraz mnie krzyż napierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam trening. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się uprawia sport, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba dbać o wątrobę. Na tym polega odpowiedzialność. Bądź odpowiedzialny, dbaj o wątrobę. Ostropest plamisty od KFD. Znany wszystkim teściu, deka. Nie te posiłki. A. Jakie te? Chodźmy. Ale może być. Cześć wszystkim. Znajdujemy się dzisiaj w Siedlcach na Mistrzostwach Europy XPC. No i Kondzio dzisiaj będzie wyjaśniał tony i mam nadzieję, że mu się teraz uda. A jak będzie, to dowiemy się już wkrótce. Także lecimy. Dzisiaj troszkę inna sceneria będzie nagrywania naszego, ponieważ chcemy dać spokój Kondzigowi, Konradowi i nagrywamy go jak dzikie zwierzę w klatce. Będziemy z daleka go nagrywać, jak się rozrzewa, a nagrywamy go z ukrycia dlatego, żeby synek się skoncentrował. Różni zawodnicy mają różne podejście do tego. Nie to może z marszu nagrywać, no ale ostatnio to się nie sprawdziło, Kondzi miał dużo emocji. Niech teraz je zostawi w sobie i pokaże na sztandze i wyjaśni te tony, kurde. Tu macie rekordy. Jak ktoś pobije rekordy, to są poszczególne nagrody. Za tona jest 10 tysięcy złotych, także jest o co walczyć. Potem są poszczególne kategorie za zwycięstwo RAW 5 tysięcy. No i potem poszczególne boje. Bench pressie, z tego co wiem 300 RAW, to jest 3 koła. No i potem już mniejsze tam powerlifty dla kobiet i mężczyzn. Także fajna jest motywacja, bo XPC, WPC ma to do siebie, że są takie ogromne, bo to są ogromne nagrody. Jak startowałem swego czasu w IPF-ie, to się wygrywało keczup. Za taką nagrodę na przykład, no to jesteś w stanie dojechać ze Śląska do Siedlec na tej nagrodzie, jakbyś zatankował paliwo na full. Takie ceny. Ciężar jest ciężki, dostaję od Marcinka, żeby mu szczęście przyniosło, a czuję, że mu przyniesie szczęście. Elegancko tego. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Idę przymierzyć. Tak? Idź, przymierz. Zobaczymy. A tu to zrób, wiesz? Tebie ten podkład, ten I'm too sexy for you, world. Z daleka zoomem. No jasne, a nie trzeba z daleka. Marcinku, powiedz mi, bo ostatnio robiłeś dymy, jak koń dźwigowi nie zaliczyli siadów. Czy tym razem też jesteś bojowo nastawiony w stosunku do sędziów? Znaczy się na razie o tym nie myślę. Znamy już obsadę sędziowską. Sędziuje Mateusz Pawlikowski, Adam Uraszko i Kamil Jarota. Także mam nadzieję, że jak ktoś siądzie, to będzie miał zaliczone. A ostatnie jego podejścia na Instagramie pokazują, że jest to pełen dosiad. Zobaczymy, na razie się nie nastawiamy. Mam nadzieję, że będzie sportowa rywalizacja i nie będzie tu jakichś takich dziwnych rezultatów. I będziemy bacznie obserwować inne zaliczane boje. Spójrzcie, co za zwierz. Ty jutro startujesz, prawda? Tak jest. Powiedz mi, jaki opener? Wiesz co, powiedz tak, na biegu ostatnie kilka tygodni takie było bez koszuli. Praktycznie omiłaś koszula, żeby się nie męczyć, wiadomo o co chodzi, tylko monster. Próbę będę zaczynał 360-380, jeżeli to się będzie wszystko układało tak jak chcę, no to cztery paczki, nie? Oczywiście ściągam koszula, wchodzę na monstera, nie? No. Hardkorowo, co nie? Ma być, albo gruba, albo wcale. Tak jest. Wagon przyjechał czy nie? Nie, Grzesia nie będzie, ale z tego co wiem, bo trenowaliśmy razem, to Grzesiu jest tak już poskładany, jest poprawa, idzie do przodu. Już go tam nie. Nie mogę powiedzieć, że spodziewam się go na pomoście za niedługo, ale bardzo bym był ucieszony, jakby było, nie? Czyli Grzesiu zaczął trenować po prostu. No tak, powolutku, żeby się nie nabawić żadnych kontuzji. Siema, Paweł. Słuchaj. Przepraszam. Słuchaj, jest taki pomysł.
Tak, tak. Ale no... jak ten pomysł dojdzie do skutków, że... mój trening Adasia Łaskawskiego, i jak dobije do tego wagon, to coś czuję, że wagon jeszcze spróbuje na to. No na nie, ten no ja tutaj byli. Wiesz, Grzesia zawsze mobilizuje, bo nie ukrywał, że od zawsze mi się z nim dobrze startowało i dobrze trenowało. Jeden no napędu, czy jeden drugiego napędu. Jeden drugiego napędu, tak. Też dużo mi pomagał, nie ma co gadać, to w ogóle, no myślę, że może jeszcze pod koniec roku zobaczymy Grzesia. Tak ja bym chciał, żeby chłopak z nami wystartował, nie? Fajnie, jest moim fajnie. Przyjacielem, no to nie ma co tu gadać, więc o czym my tu chcemy gadać, no. Miło będzie go spotkać na pomoście i poza pomostem, po zawodach, nie? A wtedy? A, tam te dwa dni. Słuchajcie, jak jesteście ciekawi, jak Tomkowi poszło, to teraz macie filmik. Tomek jeszcze nie wie, jak mu poszło, dopiero mi filmik dośle, ale go właśnie teraz montujemy. Słuchajcie, na kanale jest materiał najsilniejszy górnik, rozumiecie, w Polsce. Jest mały, nieznaczny faux pas, bo jest jednak silniejszy ode mnie, zawodnik. No i bym powiedział nawet, że trochę przystojniejszy, nie? Tutaj Adaś. Witam. Także jest temat nakręcić razem materiał, obcola wyciskanie Adasia, bo kurde moje to wiadomo, że też jest na podobnym poziomie. Taki jest temat. Co? Bieremy to. Na klota. Ja na klota. Bieremy to na klota. Na Alembie. Kto wie, może za niedługo będziemy razem robić. Na jednym kneflu. Na jednym kneflu. On widzisz, mo. Gruba jedzie, gruba stoi. No widzicie. Dokładnie. I się wygląda. No i się wygląda. Jutro co? Jutro plan. 250, pierwsze podejście. I ile fabryka dała? No, a za 300 jest hajs. 9. Adaś, jest! Spójrzcie na tą nogę, kurwa. Taka dupeczka jest tutaj. Szaleństwo. Ja pierdzie, nie widziałem drugiej takiej dupci. No, tu jest jeszcze taka fajna. Mam tutaj już prawie 21. Kondzio jeszcze nie wystartował. Także czekamy ciągle tutaj. Nie zawracamy mu gitary. Niech się chłopak skupi, niech te 10 tysięcy zgarnie, niech zrobi tą tonę. Podejrzewam, że gdzieś zawody skończą się koło północy. Także no, w dołu będziemy tak koło 4-5. Mam nadzieję, że było warto tu przyjechać i Kondzio zrobi swoje. No i co? Czekamy. Takie, nie? To robi wrażenie, nie? Dobra, Marcin, teraz już w tych nogach Konrada już nie idzie od tego oderwać oczu. Mam nadzieję, pozytywne. Szkita gruba siedzi. 400 nałożone. Dawaj! Góra! Kurwa, jest! Kurwa! Oj! 420 będzie. Kurde! Co możesz powiedzieć? O, ciareczki! Fenomenalnie! Głęboko i z zapasu na 20 kg mi się wydaje. Kurde, ale jebany, dosiadł! 410 kg. Zaliczone, kurwa, jest! Z palcem w dupie, naprawdę. Taka sama głębokość. O, niesamowite, kurwa. 400 było takie, że tam był ruch taki, że dobrze te łokcie wcisnął po sztangę, bo było ciężko, a teraz poszło jeszcze łatwiej niż też. Głębokość taka sama, także zajebiście. Powinno być 3-0. Dowiedział się tego. Ogólnie już niestabilny czuł się Kondzio na pierwszym powtórzeniu. Dlatego ta panika i tylko 10 kilo. Trzeciego podejścia nie idzie, odpuszcza, żeby nie tracić sił.
bo teraz mocno realny 400 kilo, 220 wyciska i 370 mocno robi. Realne chyba jest 1000 kilo, to chciałeś powiedzieć. 1000, tak. A ile powiedziałem? Powiedziałeś 400. 400 jeden kilo. Dla Marcina to samo. I po sami jadę. Także jedziemy, jedziemy. No, ładnie, ładnie. Drugie podejście, Kondzio idzie 217,5. Teraz już liczymy te kilogramy, bo no dwie sekundy prawie trzymali go, bo on zatapia tą sztangę. Dlatego woli zaliczyć te 217,5, bo 272,5 jest w stanie wciągnąć i mieć te tony, nie? Od połowy boiska już było widać, że nie zrobi, nie? Bo jeszcze najdłuższa pauza dostał i już wiedziałem, że nie pójdzie, że brakło już tej mocy. Jakby zaliczać sekundę mniej, no to byłoby tu nawet 2.30 wciągnięte. Ile to było? 355 zrobione. No teraz podejrzewam, że już pójdzie 372,5. Bo no tyle musi zrobić, żeby zrobić tonę. Nic innego go nie interesuje. Będzie walka, będzie walka. Oby się udało. Oby, bo była już galereta. Doszliśmy do momentu, w którym wjeżdża tona. I mamy na to dwa podejścia w razie W. Ale jesteśmy pewni, że to będzie wyjaśnione. Kondzio wychodzi, bierze i zgarniamy i wytupcamy. Mamy sobotę! Odpoczywamy, kurwa. Tona jest zrobiona, kurwa. Jak? Zagra. Nie ma to jak zacząć piątek, a skończyć sobota, jak dobra impreza, kurwa, ty. A, kurwa. Na sportowo impreza, na sportowo. Chociaż lekko jest tknięty. Ale mamy to, kurwa, gratulacje. Od nas wszystkich, kurwa. Należało ci się już ostatnio, a teraz tylko przypieczętowałeś. O to chodzi. Powiedz mi, jak to jest 8 tygodni przygotować się? Z jakiego to teraz zaczynałeś? 780 kilo. 220 kilo dołożyć w 8 tygodni. Powiedz mi odnośnie bojów, odczucia, bo siady widać było, że byłeś niepewny, że czułeś. Odczucia były takie, że na co dzień nie trenuję o tej godzinie. Zazwyczaj to jest 10, max 12, a tutaj kończymy już, kurwa, o której jest? Po północy. Pół do pierwszej. Pół do pierwszej, także takie było odczucie, że po prostu ciężko było mi się w ogóle zebrać, żeby mieć jakiekolwiek siły. No ale już te 8 tygodni ciężko przepracowałem, no to mówię, no kurwa, trzeba się zpiąć. No i sztanga jedynie co, no to dlatego też tam nie poszło tak fajnie, bo za bardzo sprężynowała, nie była taka twarda. Dlatego nie atakowałem więcej.
więcej nie ryzykowałem kontuzji. Reszta no to rewelacja, szczerze powiem, rewelacja w chuj. Bo 3-7-2,5 nigdy w życiu nie wciągnąłem, no nie? No i zrobiłeś tonę w 7 podejść. No i co teraz? Czujesz się spełniony, no bo jak można się nie czuć spełnionym, robiąc pierwszy Polak, który zrobił tonę RAF. I pierwszy Polak, który RAF przysiad zrobił powyżej 400 kilo. Tak? Tak? Bo Rafał Chrząszcz robił 425, ale w taśmach. Artur, przepraszam. No, on robił 425, ale w taśmach. A no w neoprenach, tak mi się wydaje, że chyba nikt w Polsce nie robił takiego wyniku. No bo ja zakończyłem wcześniej karierę, tak się cieszę się, że zakończyłem, bo wiadomo, kto by tą tonę pierwszy zrobił. Wiadomo, wiadomo. A jaki teraz plan? Redukcja i co? Sopot. Redukcja, Sopot z Marcinem w męskiej sylwetce. Nie, no tak poważnie, kurwa, odpoczynek. Chcę odpocząć, no dobre, myślę, pół roku to takie bite. Zlecieć z wagi dla zdrowia, bo wiadomo, przyjebałem 22 kg w te 8 tygodni. Ważyłem 118-120. Co tam leciało za posiłki? Za posiłki leciał znany wszystkim teściu, deka. Nie te posiłki. Nie te, chodzimy. Ale może być. Ale może być. To tyś musiał 10 tysięcy kalorii wdupcać. Nie, ja to jadłem, szczerze powiedziawszy, koło 3-3200. Co? Z powietrza, naprawdę. To jest kurwa z powietrza. Nas przyrodzony człowiek. Ten, energia. Tak, ja pierdzielę, tak. To gdzie takie powietrze jest? No. Niesamowite. Daj spokój. Ja naprawdę, ja teraz jadłem bardzo mało, a przyjebałem znowuż ze 3-4 kilo, nie? I dlatego byłem w plusie, 141 ważyłem. Dobrze, no, Kondzio, powiedz mi, no bo tona to jest dużo, ale jak myślisz, narobiłeś sobie wrogów teraz, że zrobiłeś to po raz ty pierwszy? Bo dużo osób to chciało zrobić, a jednak ty to wyjaśniłeś jak na pierwszy, no. Nie, no myślę, że nie. Myślę, że chłopaki, co tam próbowali to robić, to wiadomo, jestem taki gorycz, bo ja sam obserwowałem. Nawet teraz, kurczę, wyleciało mi nazwisko, imię. Sorry, wybaczcie, ale jest. Zaraz pierwsza. Marcin Kot. Marcin Kot, tak. Tak, tak. Nie, ten w Anglii, co startował teraz i był już naprawdę blisko tony. Kibicowałem, ale w głębi było takie, kurwa, fajnie, jakby to nie zrobił. Ja by tam tricep zjebnął, tak, tak. Ale generalnie jakby zrobił, no to nie istą, fajnie, cieszyłbym się, no bo to jednak też Polak pierwszy, nie? No. Także jeśli ktoś jest normalny, to wiadomo. A start myślę, że kurwa najbardziej rzetelny, jaki może być, bo sędziowała naprawdę, kurwa, czołówka Jarotów, jeśli chodzi o... No, ale nie, trójbór. Fajne było sędziowanie, no te, jakby te klata była... Idzie to wygórować, bo koło 1020 byś mógł nawet 50-20 zrobić, bo te 10-15 kilo zabrała to wyciskanie, no i tu odpuściłeś, no wiadomo, no trzeba myśleć. No i trzeba w siadach tak samo, z tą dyszką odpuściłem, ale mówię, nie chciałem ryzykować, a te 410 już tak mnie jakby... No byłem wtedy w miarę pewny, że zrobię tą tonę, nie? Robię te 410. No i... 410 zrobione dlatego, bo była moja koszulka, ciężar jest ciężki, ciężar był lekki. Tak to szło zrobić na dwa razy. Także no my kończymy. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Naprawdę, dziękuję, mega szacun. Oczywiście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jasne, że się podobało. O, KFD, KFD, KFD. Pozdrawiamy, lajkujcie, subskrybujcie i Aliweder ci Roma. Pa, pa, pa.